Dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie Czerwony Dywan jest zespół LOR, czyli Jagoda Kudlińska, Julia Skiba, Julia Błachuta i Paulina Sumera. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugie panie, zacznijmy może od tego, od nazwy waszego zespołu. To jest po prostu odcięty fragment wyrazu folklor, zostawiłyście tylko LOR? Dokładnie tak. To miało miejsce dawno temu. 10 lat temu. Już 10 lat temu Julia Skiba była ze swoją mamą na koncercie pewnego zespołu, który właśnie wykonywał muzykę ludową. I mieli baner z napisem folk, LOR, tylko że LOR było na dole. I tak, wymyśliłyśmy sobie wtedy, że uważamy, że gramy muzykę folkową i taka nazwa będzie. No i z perspektywy odpowiednia. Tacy... Tak, to jest dobry pomysł, bo w wieku 14 lat można wymyślić przeróżne nazwy, więc cieszymy się, że padło na coś krótkiego, abstrakcyjnego. Nie daje wstydu. Tak. Do waszych początków jeszcze za chwilę wrócimy, ale chciałam właśnie zapytać, bo ktoś, kto was zupełnie nie zna i dopiero teraz poznał, choć myślę, że już wiele osób o was słyszało, bo bardzo popularny film i ścieżka dźwiękowa, w którym wy bierzecie udział, ale to zostawmy. Chciałam natomiast poruszyć ten temat, bo mam wrażenie, że w waszej twórczości to nie folklor, a bardziej muzyka etniczna odgrywa rolę i to muzyka etniczna z bardzo wielu zakamarków świata, bo tu się pojawia, mam wrażenie, i takie granie ze Stanów Zjednoczonych i dużo słowiańskich, takich, nie chcę powiedzieć właśnie folkowych, ale typowo słowiańskich rytmów i gdzieś tam się przeplata Norwegia, czyli to jest bardziej inspiracja etnicznością niż folklorem. Trochę tak. My tego słowa folklor się też trochę boimy, bo ono jest różnie kojarzone z jakiegoś powodu od niedawna, ale no jesteśmy teoretycznie zespołem indie folkowym, chociaż faktycznie no bardziej nas interesuje taka szeroko pojęta muzyka etniczna jakby z całego świata może, a chociaż bo tej jakby słowiańskiej typowo muzyki u nas nie ma aż tak dużo i tych wpływów jakby słowiańskich. No mamy skrzypce. Tak, myślę, że one się tak całkiem kojarzą. Tak, ale poza tym to aż tak bardzo polska to ta muzyka nie jest. Tak. Podczas naszych początków to właśnie dużo było skandynawskich elementów na pewno. Ale teraz chyba odchodzimy w ogóle. Znaczy wydaje mi się, że jeśli chodzi o polską muzykę jakąś taką ludowo-etniczną, to raczej czerpiemy po prostu z tego, że na przykład dużo osób śpiewa coś. I to jest jakby główny korzeń tego, dlaczego nasza muzyka może być kojarzona z muzyką taką biesiadno-przyśpiewkową. Ale czy to są jakieś takie super folklorystyczne elementy? To raczej nie. I też nigdy nie byłyśmy tak naprawdę folkowym zespołem w znaczeniu takim właśnie tradycyjnym zespołem. Ale jesteśmy wielkimi fankami oczywiście polskiego folkloru. Jak to się zaczęło? Macie na koncie 4 płyty. Długa historia. My się z Pauliną poznałyśmy w podstawówce. Nie lubiłyśmy się bardzo na początku, a potem nasza wychowawczyni nas usadziła razem. I potem jakoś tak... Nie przerodziło wiem, czemu... się to w wielką przyjemność. Tak, w gimnazjum chciałyśmy założyć zespół, ale nikt o tym tak naprawdę nie mówił, po prostu któregoś dnia Paulina wysłała mi tekst do naszej pierwszej piosenki, która jest tragiczna, ale można ją jeszcze gdzieś znaleźć. I ja napisałam do tego równie tragiczną muzykę i później stwierdziłyśmy, że nie umiemy śpiewać i że musimy znaleźć wokalistkę i Paulina znała się z Jagodą przez jakąś grupę na Facebooku, i napisały do siebie raz. Tak jakieś tam 3 zdania. Paulina wiedziała, że Jagoda się przeprowadziła do Krakowa i że gra na altówce, że chodzi do szkoły muzycznej, więc spotkałyśmy się na próbę z taką intencją, że Jagoda miała grać na altówce. No ale jakoś tak się stało, że się okazało, że umie śpiewać i to całkiem dobrze. No więc została wokalistką, później szukałyśmy jakby w zastępstwie za tą altówkę skrzypaczki, no i jego z Julią Błachutą chodziły do równoległych klas. No i taka historia. A miałyście też w swoim życiorysie taki akcent londyński. Co to wniosło do waszych takiego poczucia muzyki? Czy to coś zmieniło? Czy dlaczego w ogóle tam
trafiłyście i wróciłyście z powrotem? Myślę, że przede wszystkim nas to zmieniło tak ogólnie jako ludzi. Doznałyśmy czegoś, co nazywamy przewalcowaniem. Czyli, że przejeżdża po tobie walc. I miałyśmy jakąś taką styczność z prawdziwym życiem. I wtedy pamiętam, ja jakoś tak, jak się wyprowadzałam do Londynu, bardzo się cieszyłam, że się wyprowadzam. I no, pożałowałam tych słów bardzo prędko, osobiście. Później cały mój pobyt w Londynie był skupiony na tym, że czekam na powrót do Polski. I no, ty też tak miałaś, Julia Skiba. Tak. Nie, no, myślę, Polina Sumera wróciła po roku. To się chyba po prostu, jakby ten okres w naszym życiu w ogóle był taki transformacyjny, bo trafiłyśmy na taki czas w naszym życiu, że wychodziłyśmy z czasu nastoletniego, stawałyśmy się dorosłe, były jakieś bardziej prawdziwe problemy, się zaczęły pojawiać. I jakby w życiu każdego człowieka chyba te początki lat 20. są takie różne, przynajmniej w naszym pokoleniu tak jest, więc to po prostu trafiło u nas na Londyn. Więc... Kiedy jeszcze byłyśmy z dala od rodziny. Tak, więc... Ale bardzo zawsze chciałyśmy przeprowadzić się za granicę i spróbować takiego życia. Nie żałujemy tej decyzji. Tak, nie żałujemy. I przede wszystkim na studia. Tak, my właśnie studiowałyśmy wszystkie... W Londynie. Tak. Ale to, co też jest ciekawym zbiegiem okoliczności, może nie do końca, jest właśnie, że zaczęłyśmy pisać właśnie wtedy po polsku. Nie wiem, Paulina, wypowiedzcie, czy to była tęsknota za Polski? Nie, już byłam w Polsce, jak zaczęłam, więc... Ale nie, zdecydowanie to nam tak trochę zweryfikowało nasze jakieś marzenia o takiej ekspansji zagranicznej i tego, że nie wiem, chcemy... Bo my też w czasach takich nastoletnich trochę więcej grałyśmy za granicą niż teraz na przykład. Tak. I faktycznie po prostu poczułyśmy, że Polska jest miejscem, w którym w ogóle docelowo chyba chcemy prowadzić nasze życie, przynajmniej na ten moment. Więc ta zmiana języka, w jakim jest nasza muzyka, sprawiła to, że po prostu ten polski rynek stał się dla nas bardziej osiągalny niż zagraniczny, który i tak był nieosiągalny, ale przynajmniej się tego dowiedziałyśmy. I dzięki temu możemy po prostu żyć w Polsce. Tak. Teraz przejdźmy do czasów troszeczkę bliższych nam. Były Panny Młode, trzeci wasz krążek, i teraz Żony Hollywood. Czy to jest taki symbol tego, że dojrzewacie, bo Panny Młode, teraz Żony i w dodatku Hollywood. Czy to jest też taka wasza przemiana muzyczna i wewnętrzna? Jaki jest ten krążek? Nie wiem, czy doszło do jakiejś wielkiej przemiany. Mimo wszystko te Żony Hollywood zostały też tak nazwane, żeby zaznaczyć to, że jest to kontynuacja na pewnym poziomie Panien Młodych. I też samą tę płytę Żony Hollywood podzieliłyśmy na dwie części. Pierwsza część to jest część Żony, która jest bardziej taka folkowa. Mamy tam na przykład duet z braćmi Golec, więc to jest już w ogóle no, zakorzenienie w takim folku dosyć mocne i bardzo polskie. I mamy drugą część Hollywood, w której sobie pozwoliłyśmy na to, żeby sięgnąć po już takie bardziej popowe brzmienia. Mamy takie bardziej współczesne produkcje i tekstowo nie wiem, czy ta płyta jest jakaś super dojrzała. Jest bardzo świetna. Jest dojrzalsza niż poprzednia, raczej nie. Ale jest trochę inna. Mhm. I też dałyśmy sobie szansę przez ten podział na to, żeby faktycznie popróbować trochę innych rzeczy, bo też my nie chciałybyśmy grać ciągle tego samego. I od tego folku, nawet nie, że odchodzimy od tego folku, tylko że faktycznie jak są nasze bilety na przykład sprzedawane jako muzyka etno, to faktycznie ktoś kupując te bilety może się spodziewać tego, że wyjdziemy tam po prostu w jakichś strojach krakowskich i nie jest tak do końca, no, więc też... Wychodzicie w sukniach Panien Młodych, przynajmniej tak było w poprzedniej trasie. No my nie do końca się z tym gatunkiem etno utożsamiamy, bo nie uważam, że mamy po pierwsze na tyle umiejętności, doświadczenia, żeby w ogóle porównywać się do ludzi, którzy w tym gatunku muzykę wykonują. No my nie jesteśmy kompletnie, jakby ani nie mamy wykształcenia w tym kierunku, ani nie grałyśmy nigdy takiej muzyki, więc no nie, akurat z tym się nie do końca identyfikujemy.
więc chciałybyśmy też popróbować jakichś nowych rzeczy i ten folk w tej naszej muzyce jeszcze w inny sposób starać się eksplorować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Drogie panie, a kto wpadł na pomysł właśnie tych sukien ślubnych i rzucania bukietem na poprzedniej trasie? Paulinka Suberka. Pewnie pani Paulina. Pani Paulinka. Byłam ja, ponieważ no nie wiedzieliśmy, jak nazwać w ogóle pierwszą płytę. W sensie pierwszą płytę, więc tak odcinamy trochę naszą twórczość No bo angielską. tak, był Lowline, Sunlight I Panny i Młode. Panny Młode. I długo, długo szukałyśmy w ogóle tytułu, długo szukałyśmy, o czym ta płyta jest właściwie i te Panny Młode. Jechałam akurat samochodem i w ogóle nagrałam głosówkę dziewczyn, hej, a co gdyby to się nazywało Panny Młode? I one stwierdziły, że super. No i od razu jakby to było logiczne, że za tym pójdzie taka trochę weselna estetyka, więc ten rzut bukietem, który jest takim, wydaje mi się, że fajnym momentem koncertu i miałyśmy całą playlistę puszczaną przed koncertem, taką Biesiadną. biesiadno-weselną. Więc ludzie też się przebierali za Panny Młode albo w jakieś takie weselne stroje, więc było super i miałyśmy taką też konkretniejszą estetykę i naszą, Welony nosiłyśmy. i też naszej publiczności, więc było to bardzo spójne i fajne. Ja No. powiedziałam, że coraz więcej osób, właściwie dużo osób może was kojarzyć, a to dzięki filmowi Drużyna AA. Tutaj drugi taniec i na. Powiedzcie mi, jak do tego doszło, że znalazłyście się na ścieżce dźwiękowej? Czy do was się zgłoszono? Czy jak to wyglądało? Tak, właśnie do nas się zgłoszono. Wspaniały producent filmowy tego filmu, pan Robert Chwiech, jesteśmy po prostu u niego w wytwórni, więc po prostu Nebo stwierdził, że artyst. będziemy idealnym zespołem do tego Dostrzegląc. filmu. Więc to było, powiedzmy tak, przyjaźnie Po załatwione. Tak, po przyjacielsku, po przyjacielsku. znajomości. Po tak zwanej znajomości, ale co? Ale no, to w sumie tak się zaczęło, ale skończyło się bardzo pozytywnie, myślę. Już tak, że już się nie przyjaźnimy, ale się też bardzo Tak, zaczęło pozytywnie. się też bardzo pozytywnie. Więc w sumie to było nasze pierwsze właśnie takie się zetknięcie z muzyką specjalnie przez nas napisaną do filmu. Gdzieś tam miałyśmy wcześniej takie epizody, całkiem też poważne, ale to było, czułyśmy się taką dużą częścią tego filmu. Tak. Przynajmniej tak mogłyśmy się poczuć w tym Ale momencie. powiedzcie mi, widziałyście film surowy, czytałyście scenariusz, jak wygląda Tak, właśnie. czytałyśmy scenariusz, byłyśmy potem również na Pani planie, Paulina pani Paulina przeczytała czytała cały cały scenariusz. scenariusz. Obrzeski to Przeczytałam był scenariusz. scenariusz Miałyśmy też dokładnie. powiedziane dokładnie, jak będą wyglądać te sceny, właśnie w jakiej to będzie estetyce, więc to też jest zadanie chyba trudne, prawda? Tak. To było wyzwanie. Ale potem byliśmy też na planie, więc no, dużą część tamtego roku poświęciłyśmy na pracę nad tym filmem, nad tymi dwoma utworami. No Tak. i czujemy się dużą częścią Poznałyśmy i aktorów, parę razy w sumie się widzieliśmy z różnymi osobami. tak, więc to było super. To było w ogóle dla nas no, niesamowite I doświadczenie. też to wszystko przeszło bardzo bezboleśnie, bo obie piosenki dostały akcept Od po razu. pierwszym razie. Tak, W no. sensie po prostu zrobiłyśmy je, wysłałyśmy i nie było żadnych poprawek, więc podejrzewam, że gdyby ten proces na przykład się ciągnął i gdybyśmy na przykład proponowały różne rzeczy i one by były odrzucane, to mogłoby się to zamienić w mały koszmarek, ale nie było tak i czuliśmy faktycznie w ogóle bardzo duże zaufanie ze strony twórców filmu do nas i do tego, co zaproponowałyśmy. I ja szczerze byłam zdziwiona, że obie te piosenki przeszły od razu, No. bo my tak wysłałyśmy i takie, Jezu, nie, oni po prostu nas Spodziewałyśmy wyrzucą, się wiedzieli, spierdolili, że tak. a oni no, zaakceptowali od razu, więc to było też super i dzięki temu to było też takie bardzo płynne, że pierwsza rzecz taka na świeżo, którą wymyśliłyśmy pod ten brief, który dostałyśmy od nich, faktycznie przeszła. Bo tak myślałam w sumie ostatnio o tym, że gdyby odrzucili nam jedną piosenkę, odrzucili nam drugą piosenkę, to faktycznie to byłoby męką, a nie było w ogóle. A jak doszło do współpracy ze Zbigniewem Zamachowskim? Wymyśliłyśmy sobie, jak powstał Shrek, jak powstawał, że no my mamy czasem takie pomysły, które są bardzo nierealne w naszych głowach, ale my lubimy absurd i sobie wymyślamy takie rzeczy. I tak zagadałyśmy naszą menedżerkę, że fajnie by było mieć kogoś ze Shreka, nawet nie myślałyśmy, że samego pana Zamachowskiego.
No ale okazało się, że też da się zadzwonić w jedno i w drugie miejsce i pan Zbigniew się dogra Tak, jako zaprosił polski nas Szrek. do audycji niedawno, więc Poznałyśmy go na żywo po tak. raz pierwszy właśnie. To Oj, było super. super dziwne, bo on nie ma głosu Szreka na co dzień, Ma takie ale momenty. trochę. Ale ma momenty i po prostu jak się tak na przykład odwracam, albo nie wiem, ktoś patrzyłam na ciebie i on mówił, to ja mówię, Jezus, Szrek robi z nami wywiad. To jest komu. Drogie panie, jakie plany na nadchodzący czas? Będziemy tak. W Szczecinie, Toruniu, Poznaniu, Katowice. Katowicach, Opolu, było jedno, Lublin, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, Olsztyn. Bydgoszcz, Olsztyn i Wrocław. I mamy Gramy na nasze, Inside Seaside. gramy, o właśnie, tak, Wczoraj Gdańsk, Inside wybukowali Seaside. ziemniaką. I nasze dziesięciolecie, nasz koncert jubileuszowy 10 stycznia w Stodole. Wielkie wydarzenia. Trzeba koniecznie na nie przyjść, bo... No, Teraz, zwłaszcza, że teraz. my mamy do Warszawy bardzo blisko. Zapraszamy Zapraszamy. wszystkich. Drogie panie, jeszcze chciałam zapytać, gdzie można was szukać w mediach społecznościowych, gdyby tutaj słuchacze chcieli podglądać na bieżąco, co się u was dzieje? Też wszędzie. Facebook, Instagram, TikTok. No ledwo, nie, nie ale mamy. ledwo. Głównie Instagram, w sumie tam jesteśmy najbardziej Ale aktywni. Facebook, te Lore Official, YouTube, wszystko. Tam są wszystkie daty, wszystkie jakieś dziwne nasze rzeczy, E-mail do nasze menedżerki. zdjęcia, e-mail do menedżerki, więc wszystko można sobie znaleźć. Ale tak, głównie faktycznie Instagram. I tym zaproszeniem będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Było mi bardzo miło. Moim i Państwa gościem był dzisiaj zespół LOR. Dziękuję Wam. Dziękujemy Bardzo bardzo. dziękuję. Bardzo.